Cześć, tu Monika z kanału Tylko Czytam. Dzisiaj opowiem Wam o książce, której fabuła to gotowy materiał na film. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o książce, której nie mam jeszcze fizycznie, ponieważ udało mi się przeczytać ją przedpremierowo w formie PDF-a. Natomiast pokażę inne książki tego autora, które posiadam. I jest to Maciej Siembieda, pierwszy tom 444, drugi Miejsce i imię, trzeci Wotum i obecnie najnowsza powieść tego autora, wydana nakładem wydawnictwa Agora, Kukły. Premiera tej książki zaplanowana jest na połowę kwietnia, ale ja już chcę Wam o niej opowiedzieć, żeby zachęcić do przeczytania tej pozycji. Postaram się wkleić gdzieś tutaj okładkę, także mam nadzieję, że mi się uda. I teraz tak, jakby tu zrobić recenzję, żeby nie zepsuć radości odkrywania fabuły? No spróbuję, chociaż moje umiejętności nawet nie zbliżają się do kunsztu literackiego, jaki prezentuje Maciej Siembieda. Jego najnowszej powieści Kukły się nie czyta, tu się po prostu płynie przez tę książkę. I nie muszę chyba dodawać, że z zachwytem. Ja jestem wielką fanką jego powieści i zawsze z niecierpliwością czekam na każdą kolejną. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę już Wam dzisiaj o niej opowiedzieć. Akcję rozpoczyna przyjazd bogatego Niemca Joachima Richtera do Gdańska. Niemiec ma zamiar oddać zabytkową kolekcję policyjnych odznak i emblematów swojego ojca. Wizyta ta burzy spokój komendanta wojewódzkiego policji, ponieważ, jak się okazuje, ojciec Richtera mógł być jednym z katów okresu hitlerowskiego i przyczynić się do śmierci obrońców Poczty Polskiej w 1939 roku. Sprawą interesuje się asesor Jakub Kania, znany z poprzednich powieści Macieja Siembiedy. Tu występuje jako świeżo upieczony rozwodnik i aplikant. Akcja powieści rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych. W umownym teraz, czyli w roku 1997 oraz w okresie obejmującym lata 1939-40 i późniejsze. Jakub Kania wpada na trop zagadki, która od policyjnych odznak starego Richtera prowadzi go do ruin pałacu w Kamieniu Odrzańskim. To tu, w niemieckim Odernstein, w 1939 roku wydarzyła się tragedia. Pożar strawił posiadłość von Trauwiców, w którym zginęła ich córeczka Ingrid. Ale czy na pewno? Rodzina za pożar w sądzie wygrała bardzo wysokie odszkodowanie. Były jednak plotki, że zostało ono nieuczciwie wyłudzone. Takie jeszcze zagadki kryje siedziba tego rodu, że interesują się nią oprócz prokuratora Kani dziennikarze zza Odry, a w zasadzie jedna bardzo ładna dziennikarka. No i wreszcie, czym jest operacja Odernstein i polowanie na czarownicę? Pytań mnoży się podczas lektury bardzo dużo. Zagadkowe jest też odkrycie pod podłogą kościoła trumien rodu von Trauwitz. Cóż, kiedy w trumnach nie ma ciał, a pochowane są tytułowe kukły. Czy jednak tytuł ten może mieć więcej znaczeń? W zalewie prokuratorów z przeszłością lub detektywów po przejściach z problemami pijących i wulgarnych, Jakub Kania, młody pracownik prokuratury, jest dla mnie bohaterem idealnym. Przystojny, szlachetny, dociekliwy, niezepsuty, wierzący w sprawiedliwość i trochę naiwny. No i oczywiście chłopięco uroczy. Powieść pomieściła w sobie różnorodne wątki, że ciężko ją nawet zaszufladkować. Jedno jest pewne. To książka sensacyjno-szpiegowska z wątkiem detektywistycznym i zagadką w tle. I okraszona wieloma
ciekawymi informacjami i ciekawostkami, m.in. z okresu II wojny światowej. Podczas lektury ciężko jest uchwycić tą subtelną różnicę, kiedy się bieda z prawdy historycznej zabiera nas do świata fikcji literackiej. Dlatego posłowie to cenny element książki, każdej książki pana Siembiedy. Autor wyjaśnia tu bowiem, które elementy powieści są prawdą historyczną, a które sam wymyślił. Granice są niezauważalne, a poziom zdumienia i niewiarygodności maksymalny. Jak mówi sam autor, wierzę, że pisanie dla przyjemności ma szansę dać ją innym. A ja jestem o tym święcie przekonana. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia.